Siemanko ludzie, z tej strony Magnes, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, słuchajcie, odblokowujemy sobie tego Terensa. Lecimy. Co tutaj ciekawego sobie będzie? Pyk. Kamera będzie tu. A patrzcie, jak on strzela w ogóle. Patrzcie. Taki mega laser, nie? Mega laser to jest. Ja to tak nazywam. Pyk. I bum. Pyk. O! Widzicie to złote? No, to rozwali na hita. To też. Wszystko rozwalam, żeby dostać kasę. O! Teraz tutaj. Pyk. No nie. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że go odblokowałem. Tak. Ale ja chcę to złote. Tu też to. Chcę. Nie spocznę, dopóki tego nie dostanę. O, proszę bardzo. Nic takiego, a teraz wielki boom. Teraz też. Nie, tam nie rozwaliłam tych świń. Ale teraz już tak. Ja już lecę pyk do auta. Sip. Dobry jest to, nie? Bardzo fajnie tym laserem operuje. Jest taki jakby Mozart taki, nie wiem jak to wam powiedzieć. O, i teraz blokowujemy bazę świń. Tu dajemy to. Tu robimy tu, tu wszystko robimy. O. I dostaliśmy to. Teraz o co chodzi? O co? Zobaczycie. Patrzcie. Widzicie, trzeba w coś strzelić. I to bardzo pomaga. Widzicie? To jakby tak wybucha jakby. To sobie jest i zaraz wybuchnie, patrzcie. Wybuchnie, o, patrzcie. O, tutaj, tu, tam, tu, 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 o, patrzcie. Pyk, bum. Ale teraz to ja polecę szybko. Bum. Wybuchnie coś? Wybuchło. No, tak to działa. Ciekawie, nie? Jakbym się nazwał? Magnes. Magnes, o proszę bardzo.
Nazywałem się Play Event i mogę grać jedną z tych postaci. Ale okej. Będę, ale muszę tylko odebrać jakieś nagrody. Nie ma żadnych nagród. Teraz upgrade szybko robię Terence'owi. Kostium nie chcę kostiumować go. Chyba, że się da na szybko. $8,000, dobra. Dałem mu słuchawki. I okej, to. To też jest fajne. Okej, lecimy dalej. Lecimy dalej. Dalej. Teraz muszę go ulepszyć. Patrzcie, teraz będę musiał ten upgrade'ować. Patrzcie, install. I co mu doda? Nie za bardzo wiem. I teraz to. Co mu doda? Takie coś, okej. Więc teraz wychodzimy. Wychodzimy jeszcze raz. Rank 15. Ble. I tutaj mamy takie coś. Free. Dobra, uciekam i odblokuję to. Kogo następnego będę odblokowywać? Nie wiadomo. Ciekawe. A nie wiem, dobra, ten event zrobię i tego wezmę i będę nią grać. Zobaczcie se. No ale reklamy trzeba wyłączyć. Dobra, i patrzcie, jaki dziwny level, nie? I teraz będziemy nią grać. A patrzcie, jaka ona ma zarąbiste strzały. Patrzcie, widzicie? Że tymi meteorami trzeba uciekać, bo one dużo zadają. Serio, naprawdę, te meteory będą na większych levelach. A my gramy kościółą na dużym levelu, to... No nie. Nie. Naprawdę trzeba uważać na te meteoryty, bo one zagrażają naprawdę bardzo. Dobra, teraz wybiorę kogoś innego. Explore. O, jest. Jest. Świnia. Będziemy teraz świnię odblokowywać. Kozak. Świnia. Bardzo fajnie. No dobra, bierzemy Terence'a i lecimy. Tu. Tęczak mnie ciekawi. I patrzcie, co ja teraz zrobię. Takie śmieszne coś. Bum. Teraz będę mógł zabijać. No. Przywołam czaka. Pyk. I co on ma ciekawego? Czym on strzela? Jakimś dziwnym czymś. Naprawdę dziwnym czymś. To na pewno będzie.
Czy to na to działa? Nie, nie działa. Przywołuję czaka i bum. Tam go strzelę, no strzel go, strzel go. O. To trzeba strzelić. Zabij tego świniaka, gościu. Pyk, o. Bum. No i lecę. Już lecę. Do bazy. Dobra, lecę już do tej bazy, bo naprawdę sobie nie poradzę. Terence nie jest taki dobry. Pyk. Przywołuję czaka i uciekam, bo nie mamy szans już trochę. Ja nie mam szans. Nie mam szans. O nie. Zabili mnie. Pyk. I uciekamy, uciekamy, uciekamy do bazy. Tak. Tak, uciekamy do bazy. Nie. Dobra, przebijemy piątkę ptakowi. Chyba ptak mi pomógł, nie? No, ale nie. Zobaczę, bo Terence jest taki nudny trochę, nie? To nie przebijemy. Aha, okej. Okay. Nie spodziewałem się tego, ale widzę, że Terence nie jest dobry tak ogólnie. A więc byśmy zagrali czymś innym. I byśmy tutaj weszli, nie? I coś zrobili. O, patrzcie, jakiś plecaczek. Mamy. No jeszcze raz. Nie, nie możemy jeszcze raz. Okej. Teraz znowu tutaj i bierzemy to i tutaj wchodzimy i bierzemy to i to i to. Ło! Mam nadzieję, że jeszcze jedna runda i... Postaram się to zrobić. Nie, postaram. O, on. Jetpack. Świnia. I lecimy. Pomoże nam świnia, którą odblokujemy. Ale świnia świni pomoże, to przybijemy jej piąteczkę. Ale przywołamy go. Zrobimy tak. Sprawdzić, co jetpack robi. Wybucha. Ej, no niezły jetpack jest.
Patrzcie, TNT wybuchnie zaraz. Tu też. Nie topesz. Myślę, że jeszcze tamtą się nie odblokujemy i koniec odcinka. No, ten gry bez Transformers, fajna gra, naprawdę. Serio. Jak się to wciągnie, to już się uważa tą grę za pro grę. A pro gra to chyba każdy wie, co to jest. Patrzcie, widzicie, jakie rakieta przyjechała i rozwaliła. Pium. Pisiu. Pomogła nam świnia, a więc przybijemy jej piątkę, bo by było niegrzecznie świni nie przybić piąteczki. To przybijemy jej piąteczkę. Klam, bonus. Dobra. Przybijemy, o. Chyba, o, mamy go, jest. Dobrze. Jak ja im niedawno nie grałem, fajne laserki w ogóle on ma małe. Ta gra jest fajna nie tylko dlatego, że fajnie się w nią gra, ale też dlatego, że tu świnie są w zgodzie z ptakami, a to pojawiło się szybciej niż Angry Birds 2, dużo szybciej. Ale szkoda, że już nie ma Angry Birds Space. Angry Birds Spacer. To była moim zdaniem najlepsza gra. Tak ogólnie. Angry Birds, no ale nie wiem, czemu to wycofali, to było takie fajne. A oni to wycofali. Wielka szkoda, naprawdę. On ma w ogóle też fajne autko dosyć. No i dobra, odblokowaliśmy w tym odcinku dwa nowe Transformersy. Jeszcze szybko ulepszymy go. Postaramy się go szybko jeszcze ulepszyć. I koniec tego odcinka oczywiście. O, tu i nam nie starczy. Zrobimy mu kostium, tak zrobimy mu kostiumek. Tego nie zrobimy, tego tym bardziej, okej. Dobra, a więc jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Suba na kanale i ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku z Angry Birds Transformers. Cześć!